Moi drodzy, pamiętacie, jak mówiłem, że chciałbym wyprać to same majtki mogę w pralce. Wybrać się na wyprawę, aby ogarnąć tą pustynną świątynię, wiecie, gdzie jest TNT na dole, gdzie można w czterech aż skrzynczkach zdobyć naprawdę fajny drop. Pewnie pamiętacie, ostatnio nawet właśnie się wybraliśmy w tamtą stronę, bo słuchajcie, szukaliśmy czegokolwiek. No wiemy, oczywiście tam jest, słuchajcie, pustynia, tam jest dżungla, ale my specjalnie poszliśmy tam hen daleko, żeby coś znaleźć i niestety nie znaleźliśmy. Jednakże, słuchajcie, ja idąc w ogóle tutaj, szukając tego miejsca, w którym teraz mieszkam, nadchodzę z tamtej okolicy i pamiętam, że tam była pustynia. Jakieś, nie wiem, 1000-2000 kratek stąd, ale na pewno, słuchajcie, pustynia się w tamtej okolicy znajdowała, więc dzisiaj się tam wybierzemy i sprawdzimy, czy tam przypadkiem nie ma właśnie pustynnej świątyni, do której chciałbym, słuchajcie, oczywiście trafić. Dlatego dzisiaj może być dość mocno przygotowało. Oglądajcie ten odcinek do końca i subskrybujcie kanał z dzwonkiem, znaczy z dzwonkiem jest o tyle spoko, że po prostu wyświetlają wam się te filmy, więc polecam bardzo serdecznie ten dzwonek kliknąć, a my też przy okazji zbieramy, słuchajcie, jak najwięcej tylko butelek się da, dlatego że chciałem zrobić ten challenge, że 30 leveli w minutę w Minecrafcie i obliczyliśmy, że do tego będziemy potrzebować 3,5 staków właśnie tych oto butelek, więc no całkiem sporo, ale już patrzcie, teraz mamy 36, to jeszcze musimy mieć 64, 64 i 64, mamy w ogóle też 30 level teraz, więc można by to, myślę, całkiem nieźle, słuchajcie, zagospodarować, nawet coś zenchantować, jeśli akurat będziemy mogli. Nie mówię, że teraz w tym momencie, ale jak tylko będziemy akurat mieli coś w zanadrzu do zrobienia, na przykład łopatę, a łopatą może się zajmiemy jutro albo właśnie dzisiaj, to akurat sobie ten level tutaj zgarniemy. Tutaj też od tego typa sobie akurat emeraldy wezmę, bo tych buteleczek potrzebujemy naprawdę bardzo, bardzo dużo, jeżeli serio chcemy zrobić odcinek z robienia tego challenge'u. Mamy ich 36, na razie, słuchajcie, je zostawmy. Możemy je, słuchajcie, kolekcjonować na razie tutaj i jak zrobimy właśnie ze 4 takie slociki, to wówczas będziemy gotowi, aby zrobić 30 leveli w 1 minutę w Minecrafcie. A ja tak czy inaczej jestem gotowy. Oczywiście trzeba mieć z tyłu głowy, że potrzebujemy jeszcze czaszek szkieletów, tych takich, wiecie, widerowych, więc będziemy musieli też wybrać się właśnie, słuchajcie, do Netheru. Nie wiem, czy akurat w tym odcinku, ale teraz wyruszamy na wyprawę do pustynnej świątyni. Wezmę sobie, słuchajcie, dużo więcej enderpearl. Wydaje mi się, że akurat enderpearły są o tyle spoko, że naprawdę będzie można nimi się fajnie teleportować, więc weźmy aż ze 3 staki, bo my mamy ich i tak pod dostatkiem, albo nawet weźmy 4 staki, a jakby i tak, im więcej w zasadzie, tym lepiej. I chyba wyruszamy, chyba, słuchajcie, wyruszamy. Jeżeli naprawdę dobrze pamiętam, to my tą pustynną świątynię powinniśmy znaleźć i akurat nie biorę ze sobą konika. Już wam tłumaczę dlaczego. Nie mam bladego pojęcia, przez jakie biomy my będziemy przechodzić. Konik jest spoko, kiedy na przykład lecisz po pustyni czy po stepie, albo po takim biomie jak teraz jesteśmy, czyli powiedzmy nawet Flower Forest, gdzie jest w miarę płasko. Niestety, ale koń się totalnie nie przydaje. Jeśli byśmy mieli przechodzić przez jakiś na przykład las, no to wtedy on będzie tylko przeszkadzał. Dlatego muszę cię tutaj zostawić. Gościu, adios amigos, trzymaj się i pilnuj naszej wioski. Mamy 152 dzień, co się wyświetla, słuchajcie, tutaj, gdzie myszka, więc no, coraz bliżej, słuchajcie, nam do 200 dnia, ale chciałbym, słuchajcie, jednak, kurczę, rozwalić tego Withera. Na pewno przed 200 dniem chciałbym Withera, słuchajcie, mieć rozwalonego, a do tego będziemy potrzebować zarówno potek, których jeszcze nie zrobiliśmy, ale możemy, no i oczywiście tych trzech głów szkieleta Witherowego. Mamy tylko jedną z trzech, więc tak, no, nie najlepiej. Dobra, czy ja w ogóle dobrze idę? To jest dobre pytanie, tak szczerze. Wydaje mi się, że to było na ukos, serio, to było bardziej na ukos, w tamtą stronę, nie tu, tylko właśnie jakoś tak na ukos, nie? Bo ja mniej więcej tędy dokładnie szedłem, szukając mojego biomu, w którym teraz mieszkam. To chyba idealnie nawet tędy szedłem, a akurat teraz widzę, że idziemy na kordy, które się zerują. No, idziemy w stronę spawnu chyba. Pomyślałem jeszcze o jednej rzeczy. Nie chciałbym, słuchajcie, tutaj jakoś, wiecie, za bardzo się bawić w nocy z tymi mobami, więc dobrze byłoby zorganizować sobie łóżko. Ja mam oczywiście tutaj podstawowe rzeczy, takie jak drewienko. Mamy oczywiście, słuchajcie, tutaj owieczki, więc myślę, że śmiało możemy sobie od nich tą wełnę wziąć. I jak, słuchajcie, tylko zajdzie słoneczko, to zrobimy sobie wtedy łóżko i będziemy mogli sobie przekimać. Tak też swoją kolejną drogą. Tutaj są góry, które chyba nie są górami mroźnymi, no nie? A ja chciałem zobaczyć, czy przypadkiem tutaj w tym Minecrafcie nie ma tego sypkiego śniegu, bo jednak jesteśmy na wersji 1.17. Nie pamiętam, czy to miało wyjść od 1.18 czy 1.17, ale było coś takiego, że można cię odmrozić, jeżeli jesteś w lodowych górach. Ale gość tutaj jest. No i oczywiście, że ten sypki śnieg można zebrać. Ale serio, czy to są mroźne góry? No nie wiem. Możemy zobaczyć. W sumie, jak już tu jesteśmy, to dawajcie, zobaczymy sobie. Bo są kozły, a kozły chyba są tylko i wyłącznie właśnie w mroźnych górach, czy nie? Nie, chyba nie.
chyba nie. No niestety, widzę, że to jest, słuchajcie, biom Mountains. Po prostu najzwyklejsze góry na świecie. A szkoda, naprawdę mi bardzo przykro z tego powodu. Ja myślę, że teraz zaraz zrobimy sobie już pierwsze łyżeczko. Ej, trochę tych kozłów tutaj jest, no nie? A ja już mówiłem, że chciałbym, słuchajcie, w ogóle sobie jakąś hodowlę zrobić, bo to byłoby naprawdę bardzo spoko, żeby jednak tego nowego moba mieć trochę. Bo, no, kurczę, jednak... Może i kozły nie są, znaczy kozły, kozy nie są, słuchajcie, potrzebne nam w Minecrafcie, ale no... Jakby to jest nowy mob, więc fajnie byłoby zrobić jego hodowlę, to by było na pewno bardzo ciekawe. My oczywiście zabieramy sobie łóżeczko i słuchajcie, lecimy dalej na naszą wyprawę. To będzie, słuchajcie, w tę stronę, no nie? Kurczę, ej, ja mam tylko nadzieję, że ja naprawdę dobrze idę. Tu są akurat kałamarnice, więc chętnie, słuchajcie, sobie tej zgarnę, bo wiadomo, że z nich, słuchajcie, emeraldy są totalnie za darmo, więc dlaczego by nie skorzystać, gościu? Mamy te enderperły, ale ja ich w ogóle nie używam, a powinienem się nimi teleportować, tylko tak jak mówię, nie do końca wiem w ogóle, czy ja idę w dobrym kierunku, ale chyba tak, dobra. Rzucę, słuchajcie, tam enderperłę, żeby po prostu poleciała dalej, żebyśmy nie musieli przez ten las przechodzić. Okej, dobra, przeszliśmy na coś, co jest mniej więcej równinne. No i chyba idziemy dobrze, chyba, słuchajcie, idziemy dobrze. Ja pamiętam, że właśnie jakiś taki biomek mijaliśmy, więc to jest chyba ta okolica, gdzie powinniśmy faktycznie się udawać. Chyba jest spoczko. Dobra, rzucam w takim razie kolejną enderperłę, żebyśmy nie musieli tutaj sobie biegać. Dobra, okej. Wchodzimy też, słuchajcie, gdzieś, gdzie jest wyżej. Okej, już jest, słuchajcie, pustynia. Jest pustynia, czyli dobrze pamiętałem. No właśnie to jest to, że my chyba tędy przechodziliśmy. Już wam tłumaczę dlaczego. To jest, słuchajcie, Seed Abra. Tu ja wpisałem Seed Abra. I ja ten seed trochę znam, bo ja na nim nagrywałem kilka odcinków, więc chyba to jest właśnie to miejsce, gdzie będzie pustynna świątynia. Ta pustynia w ogóle wygląda na dużą. Tutaj powinna też być wioska. Dokładnie tak, tutaj powinna być też wioska. Tylko słuchajcie, jeżeli to jest pustynia, którą ja już zwiedziłem, to będzie mi maksymalnie przykro. Będzie mi maksymalnie przykro. Nie widzę po kaktusach, aby tutaj ktoś, słuchajcie, kiedyś się pałętał, bo wiecie, jeżeli byłyby wyrośnięte kaktusy, to znaczyłoby, że ktoś serio tutaj normalnie łaził, ale takiej sytuacji nie ma, więc te kaktusy... Aha, tu jest na przykład wyrośnięty kaktus. Ej, bardzo się boję, że to jest miejsce, w którym ja normalnie kiedyś mieszkałem i dlatego, słuchajcie, to było w miarę blisko mnie, ale czy ten teren wygląda tak super znajomo? Nie mam bladego pojęcia. Ja w każdym razie chyba pójdę w tę stronę, chyba, słuchajcie, pójdę sobie w tę stronę. Rzucę sobie perełkę, żeby po prostu też nie musieć, tak jak już powiedziałem, biegać. Tu jest w ogóle taka podwodna ta. Ona chyba nic nie robi, nie? To nigdy chyba nic nie było. Ale ej, są króliki. A my za, słuchajcie, skórę królika jesteśmy w stanie dostawać przecież emeraldy u naszych villagerów. To dawajcie. Możemy, słuchajcie, go nieźle wyewoluować właśnie przy pomocy skóry króliczej. A mamy teraz, no, aż jedną. To niezły wynik, aż jedna skóra. No mam pewne obawy. Ten biom wygląda mi, słuchajcie, znajomo. Jakbym już kiedyś tutaj był, ale słuchajcie, nie chcę wykrakać. Znaczy, chciałbym właśnie wykrakać. Chciałbym, żeby była sytuacja, że jednak okazuje się, że tu mnie nie było, ale no nie wiem, są wyrośnięte, słuchajcie, kaktusy. To wygląda, jakbym naprawdę tędy przebiegał, ale jeżeli to byłby biom, w którym, słuchajcie, ja już byłem, to prawdopodobnie tutaj gdzieś znajdowałaby się wioska, bo właśnie z niej pochodziłem, więc lecimy. Moi drodzy, ja tylko szybko przypomnę o sklepie www.abra.it. Pierwsza linijka w opisie. Kozackie koszuleczki na was czekają. Z taką koszulką, jak wyjdziesz na dwór, to aż chcesz zostać na tym dworze i aż chcesz słoneczne promienie czerpać, a z takiego kubka lepiej ci woda smakuje, wodę zaczniesz pić, a nie coś z cukrem. A jest takim plecakiem, to aż chcesz wyjść, kurczę, pograć w piłkę i spakować tam piłkę do środka. www.abra.ety, pierwszy link w opisie. Wpadajcie, zamawiajcie, plecaki są, słuchajcie, więc back to school zachęca was do powrotu do szkoły. W wakacje? Nie, ale od września trzeba chodzić, a z takim plecakiem na pewno będzie łatwiej się zebrać do szkoły. I do każdego zamówienia dodaję autograf gratis. www.abra.ety, pierwszy link w opisie. Wpadajcie, zamawiajcie, naprawdę polecam serdecznie itemy z Abero, bo one jednak motywują. Motywują do życia. Oh yeah. No dobra, tutaj, słuchajcie, nam się kończy pustynia. Tutaj po prawej też nam się chyba kończy pustynia. No nie wiem, słuchajcie. Nie wiem w takim razie. Jednak to mi nie wygląda na znajomy biom. Ale nie ma, słuchajcie, wioski. Nie ma też właśnie tej twierdzy, czy tam pustynnej świątyni. Więc jest dość dziwna sytuacja, bo to wygląda, jakbym naprawdę tam był. Patrzcie, tam są normalnie wyrośnięte kaktusy. A zarazem nie widzę świątyni. Więc może naprawdę mnie tutaj nie było. Ciekawą rzeczą jest to, że tutaj także, słuchajcie, znaleźliśmy rafę koralową i tutaj mogłyby właśnie respić się aksolotle, a ja, słuchajcie, i tak chciałem zrobić sobie pewnego razu tutaj wyprawę po aksolotle, albo chociaż po rybki tropikalne, dzięki którym moglibyśmy aksolotle stworzyć u siebie, no nie? Z rozmnożenia. Wow, właśnie, ja zapomniałem, że ja przecież nie mam tutaj oddychania, więc trzeba uważać. Ale patrzcie, jest tutaj normalnie jakiś wielki, wielki, słuchajcie, kanion, więc mogłoby się tutaj coś fajnego zrespić. O, jakie to jest...
Ej, to jest naprawdę olbrzymie. Są diamenty. Diamenty, złoto. Lapis lazuli, co jest? Ej, ja, to jest mocne miejsce, słuchajcie, to jest naprawdę mocne miejsce, tylko słuchajcie, muszę się tutaj wkopać, aby poddychać, bo widzę, że tutaj jest tak dość nieciekawie, ale słuchajcie, nawet diamenty w takim miejscu znaleźliśmy, nie, ej serio, my mamy giga farta do takich rzeczy, zobaczmy co tutaj jest, wow, jaka wielka ruda, ej, to jest mega mocne miejsce, naprawdę, widzę, że tutaj to jest mega mocne miejsce, musimy w takim razie, słuchajcie, rozejrzeć się po wszystkim, widzę, że to jest też geoda ametystu, można by się w nią wkopać, tylko że ja teraz, słuchajcie, akurat ametystu potrzebować nie potrzebuję. I widzę, że też to jest niewyrośnięte. Skoro jest niewyrośnięte, to chyba koniec końców mnie tutaj nie było. No dobra, ja na pewno pozbieram złoto, bo wiemy, że złoto jest akurat mega, mega kozackie. Są glow in ksaki, więc jest też szansa na axolotle, co jest dla mnie bardzo, bardzo pocieszające. Dobra, ja sobie wpłynę tutaj i zjem sobie steaka, żeby oczywiście pooddychać chociaż chwilę. I słuchajcie, lecimy tutaj po te rzeczy. Patrzcie, lazuryt. Lazuryt oczywiście chętnie, słuchajcie. Złoto tam było kolejne. Tutaj są, słuchajcie, diamenty. Ja cię kręcę, to jest niesamowite, słuchajcie. To jest naprawdę niesamowite, co tutaj się dzieje, że my w ogóle mamy takiego farta. Podczas szukania, słuchajcie, jakichś w ogóle pustynnych świątyń znajdujemy, słuchajcie, złoto i znajdujemy, słuchajcie, diamenty, nie? To jest naprawdę, dla mnie to jest szok, dla mnie to jest serio istny szok, no ale dobrze, 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 bardzo mnie to cieszy. Okej, okay. Sobie tutaj też oczywiście to złoto zgarniam, no bo skoro, słuchajcie, już jest to co, nie wziąć? Oczywiście, że muszę wziąć, gościu, nie zostawię tak złota, ja mówiłem, że to złoto jest dla mnie bardzo, bardzo cenne. Oj, tutaj akurat przede mną złoto ucieka, to nie, na to nie pozwolimy. Dobra, wpłyniemy sobie tutaj, słuchajcie, w dół, żeby też mnie nic nie rozwaliło, muszę pooddychać chwilę. I atakujemy tamte diaksy, tak. Atakujemy, słuchajcie, ewidentnie tamte diaksy. No dawaj, 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 dawaj. Dobra, atakujemy tutaj te diaksy. Pytanie, słuchajcie, ile będzie się ich tutaj znajdowało? Widzę, że tutaj są co najmniej dwa klocki, ale to może, słuchajcie, być trójeczka. Okej, okay, tu są od razu ko... Nie. Nie. No to już jest niesamowite, słuchajcie. Dosłownie pięć kratek obok mamy kolejną rudę diaksów. A czy to jest w ogóle inny chunk, słuchajcie? Czy to jest w ogóle inny chunk? To nie wiem, czy to jest inny chunk, słuchajcie, w tym momencie. Czekajcie, no to jest inny chunk. To był, słuchajcie, inny chunk. No dobra, niech będzie w takim razie tej grze. Ale czemu nie mogę tego włączyć? O, dobra, już mogę wyłączyć. I słuchajcie, wykopujemy sobie w takim razie te diaksy. Tylko wpłynę sobie tutaj, aby jeszcze chwileczkę poddychać. Zobaczmy, czy to będzie, słuchajcie... To może być, słuchajcie, szóstka. To może być, słuchajcie, dziewiątka. Uwaga, to będzie szóstka, słuchajcie, to będzie szóstka. Dobra, wykopujemy. Ej, ale naprawdę to jest dalej dla mnie niesamowite, słuchajcie, że my tyle diamentów jesteśmy w stanie znaleźć na tak randomowej wyprawie. 24 diaksy, totalnie, słuchajcie, za friko, nie? Bez żadnego najmniejszego wysiłku. Wow, po prostu, słuchajcie, istne wow. No dobra, przebiegnijmy się tutaj też, słuchajcie. Zobaczmy, co tutaj w trawie piszczy w tych wszystkich miejscach, bo... Tutaj mogą być jeszcze ciekawe dropy, czy to właśnie jakieś diaksy, słuchajcie, czy chociażby jakieś axolotl, ale gdyby tutaj były axolotle, to chyba by rozklepywały te glow in ksaki wokół, no nie? A jednak te glow in ksaki żyją. Ej, bardzo duże miejsce pod wodą, a axolotli nie ma. Dziwne, no nie? Mam wrażenie, że serio dziwne. Dobra, brakuje mi tlenu, więc słuchajcie, podejdę sobie tutaj. Rybka tropikalna nawet się tutaj zrespiła. No dobra, dobra, spoko. Oddychamy, co? Oddychamy, słuchajcie. I teraz tak, podlecimy sobie tutaj. Zobaczymy. Serio, tutaj powinny być axolotle, a nie ma axolotli. Dziwne. No nie! No nie! No kolejny Co jest? Ej, what? To jest naprawdę dziwna już akta, że my, słuchajcie, znajdujemy tyle diaksów. Dobra, zaraz oczywiście do nich wrócę. Tutaj widzę złoto, słuchajcie. Więc to złoto też oczywiście bardzo chętnie sobie tutaj dziabnę, ale no ja jestem w szoku, słuchajcie. Jestem w autentycznym szoku. Co to jest, słuchajcie, za jakieś porypane miejsce, nie? Co to jest, słuchajcie, za miejsce? Dobra, wykopujemy oczywiście. Jak, żeby inaczej, wykopujemy. Mamy, słuchajcie, 39 złota w tym odcinku znalezione, więc jest już spoko, a będzie oczywiście go jeszcze więcej, więc naprawdę jest się z czego cieszyć. Ale dajcie mi teraz te diaksy. Dajcie mi tutaj te diaksy, tak? Ukryte. No dobra, zgarniamy, słuchajcie. Tutaj dwójeczka, trójeczka. To jest kolejna szóstka, słuchajcie. To jest kolejna szóstka, kumacie. Mamy 38 diaksów. A ja nie chciałem żadnej świątyni. Znaczy, ja nie chciałem żadnych diaksów. Ja chciałem świątynię podwodną znaleźć. To jest niesamowite. To jest naprawdę autentycznie niesamowite. A axolotli, patrzcie, jak nie było, tak nie ma. Ale to jest chyba całkiem dobre miejsce, żeby tutaj kiedyś przyjść w ogóle w poszukiwaniu axolotli, no nie? Bo to wygląda jak właśnie takie miejsce, gdzie one miałyby się respić. Naprawdę, naprawdę miałyby się tutaj respić. Widzę, że są żółwie. O! Są żółwie, a pamiętacie, ja mówiłem, że trzeba zrobić hodowlę żółwi. I do dżungli mieliśmy chyba, słuchajcie, dalej.
niż tutaj. Patrzcie, tych żółwi jest tutaj co najmniej sporo i one są chyba, słuchajcie, bardziej dostępne, bo gdzie my mamy, słuchajcie, domek, tak dokładnie? Nasz domek jest, słuchajcie, 1000 kratek w przód. Dokładnie 1000 kratek w przód, więc to jest dużo lepiej dostępne miejsce niż ta dżungla, więc może warto byłoby się zainteresować tym miejscem. Czekajcie, ja się w ogóle tutaj przekim. Żeby tutaj faktycznie robić, słuchajcie, farmę żółwi, a zwłaszcza, że ja za skorupę mogę dostać też emeraldy, plus w ogóle chcę mieć żółwie. A patrzcie, tych żółwi jest tutaj bardzo dużo, tutaj są żółwie, tutaj też, słuchajcie, są żółwie. No jest ich naprawdę pod dostatkiem, a my jesteśmy tylko 1000 kratek od nich, więc naprawdę chyba warto by było rozpatrzyć tutaj to miejsce. Serio, naprawdę to jest git. No ale dobra, my żyjemy oczywiście dalej, 154 dzień naszej hardkorowej, słuchajcie, przygody. Ej, tutaj też są żółwie dalej, wow. No to ewidentnie, jeżeli chcemy, słuchajcie, robić żółwie, to musimy robić je tutaj, bo nie widzę innej opcji. Nie widzę, tam w dżungli, gdzie znaleźliśmy żółwie, to były dużo, dużo dalej. Słuchajcie, nie wiem, jak wam to wytłumaczyć. Nie jestem w stanie, ale... jakby zwróciło moją uwagę to, że tutaj sandstone naprawdę dziwnie się tworzy. Jakieś takie dziwne rzeczy. I nie wydawało mi się, aby na normalnym generatorze, słuchajcie, takie rzeczy miały miejsce. I jakby, nie wiem, stwierdziłem, że może wejdę, może zobaczę. Nie słyszałem nigdy o tym, aby faktycznie te świątynie jakby były zakopane w środku, ale faktycznie góra jest duża i tak skumałem, że przecież to jest sandstone'owe. Więc wszedłem i zacząłem kopać. No i wtedy, słuchajcie, zobaczyłem coś takiego, że tu jest świątynia. Słuchajcie, naprawdę jest coś takiego, że świątynia może być tak ukryta? Ja nie miałem o tym bladego pojęcia. Serio, nigdy o czymś takim nie czytałem. Po prostu wszedłem zobaczyć, co jest grane, bo nie kojarzyłem, żeby coś takiego miało miejsce. I tu proszę, okazuje się, że serio świątynia znajduje się, słuchajcie, pod piaskiem. Ona jest ukryta i to by tłumaczyło, dlaczego ta góra jest tak duża. Serio, jakby góry duże to wiadomo, że się zdarzały, ale naprawdę nie kojarzyłem wcześniej, aby taki sandstone się respił tak nie wiadomo czemu. Może to jest nowy generator, może nie, ale naprawdę byłem dość zdziwiony i stwierdziłem, że wejdę, zobaczę, bo też przy okazji sandstone'a muszę nakopać. I akurat to nie jest fake, naprawdę, słuchajcie, trzeba wziąć sandstone'a jak najwięcej się tylko da, skoro mam tutaj akurat, że tak powiem, no jakby to określić, słuchajcie, no darmowego sandstone'a w ilości nieograniczonej. No jest go absolutnie tutaj, słuchajcie, nieograniczona ilość. A, to wiecie co, lepiej chyba tym kilofem w ogóle kopać, nie? A nie, on nie jest taki szybki niestety. To dobrze by było, słuchajcie, tego sandstone'a tutaj wziąć do mnie do domku, bo ja nie wiem, czy akurat będę z niego budować, ale jest szansa, że będę z niego budował, a jego klocki są akurat bardzo, bardzo ładne, więc zawsze mi się tutaj po prostu przydadzą. Musimy tylko pozbyć się, słuchajcie, jakichś takich bloczków, których na pewno używać nie będziemy, żebyśmy w ogóle mieli miejsce na ekwipunek. Tutaj, nie? Na przykład lazuryt sobie wywalimy, weźmiemy sobie całego sandstone'a i od razu, już mówię, spokojnie, wchodzimy za moment do środka. Nie bójcie nic, tylko muszę pozbierać trochę tego, bo serio, no to jak to jest darmowy sandstone, to warto, słuchajcie, wziąć, no nie? On tak piechotą nie chodzi, serio, to nie jest tak, że ja za każdym razem będę przychodził tutaj na pustynię i to zbierał. Nawet, słuchajcie, tą skórę mogę królika wywalić, tylko po to, aby ten sandstone ze sobą po prostu zabrać w ilości dużej. No dobra, wydaje mi się, że wystarczy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć staków sandstone'a, to jest naprawdę dużo, a ja i tak będę musiał, słuchajcie, wywalić niektóre rzeczy, no bo prawdopodobnie, słuchajcie, w tej oto świątyni znajdziemy jakieś ukryte rzeczy. Pytanie, czy zbieramy te bloki, słuchajcie, z creeperem? Ja myślę, że zbieramy te bloki z creeperem. One są akurat, słuchajcie, naprawdę bardzo fajne. I one będą fajnie pasować do naszego domku, bo nie wiem, czy wiecie, ale jednak ja mam domek sandstone'owy. Więc spoko byłoby po prostu takie, słuchajcie, bloki creeperowe wziąć. One będą na pewno się ładnie u nas pasowały i nadawały. Ile my ich mamy? Mamy ich, słuchajcie, 14, więc całkiem okej. No i teraz się wbijemy do środka. Nie schodź tam na dół, nie schodź tam na dół. Przecież jakby on, słuchajcie, aktywował jakąś z tych pułapek, to by była, słuchajcie, jakaś tragedia, nie? To byłaby autentyczna tragedia. Dobra, ja bym chciał tylko zobaczyć, czy tutaj, słuchajcie, coś się w generatorze od wersji 1 tam którejś stało, czy nie? Chyba nie. Czy tutaj jest coś jakby ukrytego jeszcze poza tą świątynią? Bo, wiecie, zawsze było tak, że te świątynie po prostu miały tylko w samym centrum jakby jedno tam, to zejście. No nie? Chodzi mi oczywiście o to. I tyle. Ale czy tutaj coś jeszcze, słuchajcie, teraz jest? Chyba nie. Nie widzę, żeby tutaj cokolwiek jeszcze było ukrytego przede mną, ale i tak nazwałbym to gigantycznym fartem, że my w ogóle to znaleźliśmy. Serio, gdyby nie moje jakieś zaciekawienie, to bym o tym nie wiedział. Napiszcie mi w komentarzach, czy to normalne, że respią się właśnie, słuchajcie, takie świątynie w jakby pod piaskiem. No nie wiem, dziwne, ale spoko. My oczywiście sobie pozbieramy tutaj to TNT, bo TNT zawsze spoczko. I to TNT weźmiemy zamiast... No właśnie, zamiast czego? Zamiast 4 kałamarnic? No dobra, możemy wziąć zamiast 4 kałamarnic, ale rzecz w tym, że my będziemy na pewno mieli z tych skrzynczek jeszcze ciekawe rzeczy, które będę musiał właśnie zabrać. No, okej, złote jabłko,
bardzo spoko. Rekompensuje mi się jakieś jedno złote jabłko za jakieś inne podróże. Oka pająka, piasek, nitki, zombiakowe mięso, to nie bardzo. Gunpowder i kości też sobie, słuchajcie, odpuszczam. Nie ma takiej potrzeby, mamy TNT. Dobra, kolejny. A, i tutaj są jeszcze te creeperowe, słuchajcie, główki, więc musimy to zabrać, słuchajcie. Ewidentnie, słuchajcie, ja chcę to pozbierać, nie? Ja te creeperowe, słuchajcie, sandstone'y naprawdę chcę, więc zbieram wszystkie. Mam nadzieję, że one mi się w ogóle dodają tutaj do ekwipunku, ale chyba tak. Okej, dobra, tutaj pyk. Wszystkie zebrane, czekajcie, mamy ich teraz 27. To nie wiem, czy to jest jakiś brak symetrii to by był, gdyby ich było tylko 27, no ale dobra. Otwieramy kolejną skrzyneczkę, jest książka. Jest już dobrze. Okej, piasek, słuchajcie, zostawiamy, kości zostawiamy. Żelazną zbroję dla konia też zostawiamy, jest ona mi do niczego niepotrzebna. I uwaga. Projectile Protection. Gdybyście mieli zapytać mnie o najgorszy enchant w całej grze, to poza Curse of Vanishing i Curse of Binding, to wziąłbym, słuchajcie, właśnie to bym wskazał. Wskazałbym to. Projectile Protection. Najgorszy enchant. I to jeszcze poziom pierwszy. No, absolutna tragedia. Nie chcemy, słuchajcie, ani tego, ale zostają nam jeszcze dwie skrzyneczki. I uwaga, w pierwszej z nich znajduje się diament. Co już jest spoko wynikiem, ale wiecie, ja tych diamentów mam pod dostatkiem. U siebie w domu mam chyba ze 3 staki. Tutaj, słuchajcie, już podczas tej podróży mam 39. No i słuchajcie, 9 gunpowdera. To jest na tyle dużo, że w połączeniu z tym gunpowderem, słuchajcie, już byśmy mieli 10, więc weźmiemy w takim razie, słuchajcie, gunpowder. Wywalimy sobie po prostu netherrack. Dokładnie tak, wywalimy netherrack, weźmiemy, słuchajcie, ten gunpowder. I uwaga, ostatnia skrzyneczka. Co się w niej będzie znajdowało? Jest emerald. Spoko. Bardzo okej, ale słuchajcie, co ja mogę wyrzucić za emeralda, słuchajcie? A nie, nie muszę, bo ja przecież mam emeraldy u siebie. No więc tak, słuchajcie, mamy tutaj pod kontrolą, słuchajcie, już i te maski. Okej, czy ja mogę trafić? Dobra, lecę. Okej, dobra, teraz mi się udało, słuchajcie, stąd wyjść, więc całkiem spoko. Tej glinianki oczywiście, słuchajcie, nie zbieram. Więcej bloków creeperów też tutaj póki co, słuchajcie, nie widzę. Ale powiedziałbym, że itemki naprawdę, naprawdę bardzo solidne. Serio, jestem z nich naprawdę bardzo zadowolony. Pytanie, ej, gdzie jest wyjście? Przecież ja jakoś tędy musiałem przejść, no nie? Czekajcie, nie, naprawdę, jak ja tutaj przyszedłem? Ej, pomocy, halo? Jak ja tutaj wszedłem? Ktoś wie, jak ja tutaj wszedłem? No chyba nie tędy. Tędy chyba też, słuchajcie, nie? Ej, bo teraz tutaj się troszeczkę zakałapućkałem, a jednak bardzo by mi było miło, gdybym był w stanie się odnaleźć w tym miejscu. No, czekajcie, jak ja tu wszedłem? Okej, znalazłem wyjście. Tutaj są kolejne, słuchajcie, bloki creeperowe, więc oczywiście ja je chcę pozbierać. Nie myślcie sobie, skoro już poświęcam, słuchajcie, miejsce w ekwipunku na nie, to warto by po prostu było je zgarnąć. No i dobra, mamy ich, słuchajcie, teraz 34, więc całkiem sporo. Ja bym powiedział, że naprawdę itemki, które wzięliśmy dzisiaj, w dzisiejszym odcinku, są mega, mega mocne. Ja oczywiście idę teraz w kimono, bo odhaczamy sobie kolejny dzień, a my będziemy teraz wracać i musimy ogarnąć to, co, słuchajcie, zebraliśmy. Mamy aktualnie dzień 155, więc no, niezłe tempo, słuchajcie, niezłe tempo. Jeszcze 45 dni i będziemy, słuchajcie, mieli kolejne, słuchajcie, 50, czyli jakby, no, już będzie to 200 dni przeżytych na hardkorze w naszym Minecrafcie. Jestem bardzo zadowolony z tej wyprawy. Jestem bardzo też zadowolony, że w ogóle udało mi się ogarnąć, że właśnie piramida znajduje się tutaj, ale to co, idąc tym tropem w tej... No widzicie, właśnie o to chodzi. Tutaj sandstone jest jeden klocek, drugi klocek i nic więcej. A tutaj tego sandstone'a było tak dużo, że jakoś skupiło to moją uwagę, bo nie byłem przyzwyczajony do tego widoku. No dobra, czy my w ogóle dobrze idziemy? Chyba tak, słuchajcie, chyba tak. I trzeba pamiętać, że o, tam są w ogóle tam jest trader, ej, zobaczmy, co jest u tradera. Zobaczmy, bo czasem u traderów potrafią być naprawdę fajne rzeczy. Więc może, słuchajcie, warto byłoby zobaczyć. I trzeba też pamiętać, słuchajcie, o tych żółwiach, dokładnie tak. Bo tutaj, słuchajcie, były żółwie, a one są idealnie 1000 kratek w linii prostej od naszego miejsca zamieszkania, bez jakichś dziwnych lasów trudnych, więc nawet koniem mógłbym tu przyjechać i zrobić właśnie hodowlę, słuchajcie, naszych żółwi. Dobra, tutaj akurat, czekajcie, czemu to jest tak przywiązane? To jest jakiś trader, czy to jest bug? Dobra, to jest bug, ale chcę zobaczyć tego typa. Uwaga! Podzol, spoko, tutaj jest brown dye, no nie, słuchajcie, że tak powiem, no jasno-szarego barwnika nie potrzebuję, nasion buraka nie potrzebuję, dyni nie potrzebuję, jasno-niebieskiego barwnika nie potrzebuję, brązowego barwnika nie potrzebuję, ale podzol to jest ładny dirt i moglibyśmy, słuchajcie, trochę go kupić.
Nie wiem, czy nie za dużo, bo ja go pewnie mogę bone mealem w ogóle zrobić. Ale on by naprawdę nam pasował. Serio, on by nam pasował do naszego miejsca, słuchajcie, zamieszkania. W ogóle wyrzucam, słuchajcie, to łóżko, bo ono mi się nie przyda. I słuchajcie, jeżeli dałoby się właśnie ten podzol rozwijać bone mealem, czyli mączką kostną, to by było o tyle spoko, powiem wam szczerze, żebyśmy byli w stanie zrobić sobie na przykład sztuczny biom. U nas nie musiałby być jakiś zwykły, nudny dirt, tylko mógłby być właśnie jakiś kozacki dirt i to jest serio spoko. Może i wydałem na to dużo emeraldów, bo aż 18 razy 3, słuchajcie, to jest strasznie dużo, to jest, słuchajcie, strasznie dużo, nie? 54, dobrze liczę? Nie, tam było 3 za 3, czyli wydałem 18, spoko, 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 ale to nie zmienia faktu, że wydaliśmy naprawdę dużo, a kurczę, jeżeli się nie opłaci, znaczy, jeżeli się okaże, że no niestety nie będę mógł tego wykorzystać, to będzie lipa. Dobra, tutaj widzę, że jest blok złota, więc oczywiście też go, słuchajcie, sobie zgarniemy, tylko co ja mogę wyrzucić? Naprawdę, co ja mogę w tym momencie wyrzucić? Ja mam pełny ekwipunek, słuchajcie, potrzebnych rzeczy, tutaj mamy obsydian. Mamy też prawdopodobnie, słuchajcie, tutaj skrzynkę, tylko przez to, że nie mamy łopaty, to słuchajcie, ja tej skrzynki raczej nie znajdę, bo ja musiałbym przekopać tutaj absolutnie wszystko, nie? Albo wysadzić to przy pomocy TNT, ale wtedy też wysadzę skrzyneczkę i będzie, że tak powiem, no, po nas. Jakby nic niestety, słuchajcie, nie będziemy wtedy w stanie odzyskać, więc szkoda. Chyba zmuszony jestem to olać, słuchajcie. Jestem zmuszony to olać i po prostu rzucam perłę gdzieś tam, słuchajcie. Aha, to daleko rzuciłem. Nie, no dobra, kawałeczek przeleciała, ale czy nam jakoś wybitnie pomogła? Nie wiem. My w każdym razie sobie teraz polecimy. Czekajcie, rzucę sobie tam perełkę, okej, bo my musimy, słuchajcie, już udać się normalnie do naszego miejsca zamieszkania. Dobra, rzucam też tam perełkę i widziałem już tam po lewo góry, a tymi górami ja chyba w ogóle szedłem, no nie? Czy nie? Ej, nie pamiętam, ale chyba, słuchajcie, tak, bo tutaj zostaje w zasadzie nam 500 kratek i już będziemy u siebie, kumacie to? 500 kratek i będziemy u siebie. To jest niesamowite, słuchajcie, naprawdę. To jest niesamowite, jak, słuchajcie, te ender perełki nam pomagają i w ogóle, że my na koniku możemy tutaj przyjść. To jest naprawdę mega, mega spoko. Dobra, rzucam kolejną perłę. No dobra, taka ender perełka rzucona naprawdę nam pomaga. Serio, bez kitu nam pomaga. Zostało nam 300 kratek. Albo źle liczę, no pewnie raczej źle liczę, ale nie, no czekajcie, ja szedłem właśnie tymi górami, słuchajcie. Serio, ja chyba właśnie szedłem tymi górami. Dobra, rzucam ender perłę, rzucam, słuchajcie... Rzucam kolejną ender perłę, ale one niektóre, słuchajcie, naprawdę dobrze się rzucają, a niektóre naprawdę słabo się rzucają. Dobra, czekajcie, teraz rzucam w takim razie taką ender perłę. No i taka pomaga. Taka leci, słuchajcie, dobre 60 kratek dalej. I czy to jest biom, gdzie ja, słuchajcie, mieszkam, czy nie? Wydaje mi się, że ja, słuchajcie, leciałem... Czekajcie, w którą stronę? Czy ja muszę iść w tę stronę? Tutaj jest dżungla, okej, czyli my w linii prostej mieliśmy dżunglę. No, czyli my teraz, słuchajcie, musimy się udać tam. To ja pomyliłem się, słuchajcie, nie minus 400, tylko po prostu 400. No dobra, to też nie była idealna linia prosta. Ja, gdybym miał, słuchajcie, teraz iść w linii prostej do żółwi, to zaraz wam pokażę, gdzie by to było. To by było mniej więcej, słuchajcie, gdzieś tam, gdzie właśnie wyleci teraz enderperła. O, wow! To było dość, słuchajcie, niebezpieczne, jednak trzeba uważać na te enderperły, naprawdę, słuchajcie, trzeba na nie uważać, bo one czasami bywają dość złudne, ale mniej więcej linia prosta względem, słuchajcie, tych żółwi to by było coś tutaj, nie? A ja do domku mam jednak kilkaset kratek, więc trzeba pamiętać, że to nie było jednak tak blisko, jakbym się tego spodziewał, ale muszę przyznać, że enderperły w połączeniu, słuchajcie, z moimi butami na Feather Falling 4, czyli to powolne spadanie, robią naprawdę fenomenalną robotę, bo po prostu bez najmniejszego problemu mogę, wiecie, spadać z wysokości i nic mi się nie dzieje. Okej, tych ender pereł zeszło, bo wzięliśmy 4 staki, a zużyliśmy, słuchajcie, no na tą podróż w zasadzie, co by nie powiedzieć, no to równe dwa staki, słuchajcie, będą, nie? Co jest dość słabym wynikiem, o tyle, że wiecie, to są 32 emeraldy. Ale ja tych emeraldów jestem w stanie robić na tyle dużo, że też nie zależy mi jakoś na tym, nie? Ja mogę tych ender pereł kupować i serio, dużo, dużo szybciej się transportuje. Patrzcie, jak krótko ja z tej dżungli teraz szedłem. A gdyby nie te ender perły, to byłbym pewnie w połowie drogi. A tak, już widzę płotek, już widzę moje jakby gospodarstwo i jestem w zasadzie u siebie w domu. No dobra, no to w takim razie, słuchajcie, jeszcze jedna szczęśliwa ender perełka. W tym czasie mogę sobie właśnie zrobić pit stop i zjeść sobie mięsko, a ja idealnie, słuchajcie, wylądowałem u siebie, więc jest naprawdę dobrze. No i teraz musimy się zająć naszymi, słuchajcie, itemkami, bo mamy ich trochę, słuchajcie. Tutaj akurat Axolotl, ja cię bardzo przepraszam. Idź ty. Co ty tutaj robisz, gościu? Gościu, wypadł mi tutaj. Co ty wychodzisz? Nie ma żadnego wychodzenia. Dobra, no to co? Przepalamy, słuchajcie, złoto, bo złoto sobie zebraliśmy. Tutaj nam się przepala akurat to. Idziemy w takim razie odnieść nasze małe co nieco. No diamentów, słuchajcie, 3 staki. To jest dużo. To jest naprawdę dużo, ale dawno, słuchajcie, nie robiliśmy tych buteleczek z expem, więc dawajcie, możemy zrobić je teraz i...
No to kupić przy okazji też Ender Pearl, bo ja tych Ender Pearl troszeczkę jednak tutaj robię. Sobie levela też tutaj nakupować, moi drodzy. No, kolejne 12 butelek, czyli teraz będzie ich 48, jeśli się nie mylę. Tak, czekajcie, 48, tak, 48 w tym momencie. Mamy dużo sandstone'a, mamy, słuchajcie, tutaj też złoto do odłożenia, to na pewno. Mamy TNT, mamy gunpowder, słuchajcie. Mamy naprawdę z tego odcinka dużo, dużo cennych rzeczy. No naprawdę, co by nie powiedzieć, jest tych rzeczy bardzo, bardzo dużo. I akurat, słuchajcie, sandstone moglibyśmy tutaj trzymać. Tak sobie pomyślałem, że mamy akurat bardzo, bardzo dużo tego sandstone'a, więc może warto by było go tutaj gdzieś kolekcjonować. A ten chisel, ten jakby creeperowaty, to po prostu niech będzie tutaj na dole. No i dobra, zobaczmy, czy jakieś kolejne, słuchajcie, buteleczki są do kupienia u naszego ziomka. Niestety nie. Moi drodzy, w takim razie subskrybujcie kanał, najlepiej dzwoneczkiem codziennie i są tutaj filmiki z hardcora i wpadajcie na sklep www.abra.it. Pierwszym w opisie. Kozackie koszuleczki na was czekają, kubeczki. Słuchajcie, jeśli jesteście fanami, to naprawdę, no z takim kubkiem ja wam gwarantuję, że wy otwieracie paczkę i macie dobry dzień. Macie lepszy humor. Zróbcie sobie lepszy dzień. A z takim plecakiem to aż miło chodzić po ulicy i na spacer sami wyjdziecie sprzed komputera. Zamawiajcie www.abra.it, pierwszy link w opisie. Dodatkowo zdjęcie z autografem dla każdego zamawiającego. Elo!